Cześć wszystkim, papa z Burger Ja Tu Go. Odcinek 39 w maratonie, odcinek 4. Dobra, 1800 punktów na rang 24. Obecnie mamy rang 23. Tak. I od razu przystępuję do zrobienia jakichś mięs. I zrobimy sobie rządkami. Środkowy będzie na żółto i te będą na czerwono. No, pomarańczowe, żółte i czerwone. Już wszystkie typy mięsa nam zamawiają. Ktoś się znajdzie od każdego typu. Dobra. Nie zdążyło się przesmażyć te żółte, nie? No, kiedy miałoby się przesmażyć? Okej, dobra, trzeba je od nowa zrobić, bo... tak będzie bezpieczniej, że teraz się nie przesmażą. I w zasadzie żółte to ja zrobię za chwilę. Teraz je tak zmienimy na pomarańczowe, bo... jak klienta mam obsługiwać, no to nie mogę zrobić sobie... żółtych mięs, bo one się przegrzeją. Pomarańczowe ok, czerwone ok, ale żółte to one zdążą się przegrzać. Więc teraz jak będę robił burgerki, no to mogę sobie żółte mięsa wstawić. Ok, czerwonych nie mam. Ok, no to przyspieszmy, żeby to żółte były już. Okej, okay. Jeszcze trochę tych pomarańczowych zrób, może 9 wystarczy. Ostatnio jak robiłem zapasy, no to tylko po to, żeby robić drugą próbę. To tylko do tego się przydawało. Okej, okay, 2 żółte mięsa, Peggy. Dawać. Najpierw to w zasadzie powinienem zrobić Peggy zamówienie, a potem te czerwone. Dobrze wiecie dlaczego, więc nie będę tego mówił. Okej, Greg. Czerwone mięsa już mamy wszystkie zarezerwowane. A pomarańczowych zero. Ja zawsze klient Closer chyba zamawiał pomarańczowe. Dobra, Jojo raz zamówił czerwone. Więc może nie zawsze. Ok, i oliwki. O, wyszło ładnie. Niech mi teraz tu perfekt wyskoczy. No, perfekt. Nie wiem, no, chyba zepsuty przez tą bułkę tam. Nie tylko przez bułkę. Coś jeszcze nie wyszło. 82% to tak sobie nie wyskakuje, więc coś jeszcze tam było źle. Ok, pierwsze pomarańczowe mięsko zarezerwowane. Ok, pieczarki. Sałata. No i musztarda. Ok, Rico. Ok, ale nie 100%. Stówki tu nie było. Rita. Za chwilę będziesz miała Rita złoto, nie? Okej, jest tony. To co, wszystkie żółte mamy zarezerwowane, nie? Bo tony też zamawia. Żółte. A pomarańczowe to tylko 2. W tej burgerii nie opłaca się robić czegoś, że dopiero jak klient przyjdzie, to się... zrobi zamówienie. No wtedy niepotrzebnie tylko czas tracimy. Skoro możemy wszystkie od razu porobić, no to róbmy wszystkie. Sałata i pomidor.
Nie tu bułka. Pyk, jesteś mat. Dostałeś swoje, ale no jak miałoby wyjść 100 za czekanie? No już trochę poczekałeś. Okej, no to weźmy Queen zamówienie. I co, tylko 3 pomarańczowe mięsa wykorzystałem. Z każdego typu mięsa wystarczyłoby, jakbym miał wszystkie te 3. No, nie musiałem dorabiać tak naprawdę. Wystarczyło, że miałem te wszystkie 3 mięsa, które zrobiłem przy pierwszej próbie. No to więcej mięsa to tylko było tak na zapas. Więc jak gdzieś z pomarańczowym mięsem się coś popsuje, no to mogę to poprawić. Z czerwonym no to już nie dałoby rady poprawiać. Okej, perfekta nie ma. Jak wiemy, z tymi perfektami tutaj musi być dosłownie idealnie. Sałata. Pomidor. Okej, teraz jajo. No i koniec. No, toru. Jak odblokowaliśmy jajko, to jeszcze chyba ciebie nie było. Teraz zrobimy 7. Okej. Serek. Bekony. Kiedyś to ja trafiałem te perfekty w bardzo dużej ilości, nie? Teraz to już to nie idzie tak, jak kiedyś. Dobra, i teraz jest 8 i 6. Serek. Serek mamy. To 2 serki niepotrzebne. Bułka też niepotrzebna już. Jest potrzebny ser. Bekon. Jajo. Sałata, pomidor. O. Krzywo trochę i koniec. Rita, jak nie mamy zielonej stówki, no to są z dwóch innych. Zieloną jak się straci, to się jej nie naprawi. I teraz cebula i sałata. O, rozjechane to. Pyk. No, dobra. Tutaj to jeszcze wyszło zaczekanie, ale nie za build. Okej, rank nie wbity. Jeszcze tylko 300 punktów. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!